Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie na tak ważną, na tak ważne wydarzenie, na tak ważną uroczystość z okazji Dni Mózgu. Ja nazywam się Małgorzata Wójtowicz-Szefler i najkrócej, jak tylko mogę powiedzieć, jestem psychologiem, zarówno pracującym z dziećmi w praktyce psychologicznej, jak i psychologiem badaczem. Pracuję na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. To tyle króciutko, jeśli byście Państwo potem mieli jakieś pytania dotyczące tego, co robię, to myślę, że jeszcze mogę ze szczegółami Państwa zapoznać. Natomiast chciałabym przejść już teraz do wykładu, którego temat jest na slajdach. Czy te slajdy już widać? Dobrze. I chciałabym zacząć od pierwszego slajdu, od zdjęcia, które, pozwolicie Państwo, że usiądę, które jest najlepszą egzemplifikacją tego, co chciałabym mówić dzisiaj. Tak? Ale ponieważ to zdjęcie ma swoją historię, to króciutko chciałabym do tego zdjęcia nawiązać. W mediach informowano, że jest to najpiękniejsze zdjęcie roku, gdyż widoczne na zdjęciu kolorowe plamy to wyrzut dwóch hormonów w mózgu, czyli dopaminy odpowiedzialnej za przyjemność oraz oksytocyny, hormonu, który nazywany jest hormonem szczęścia, odpowiada za uczucia i przywiązanie. Te wyrzuty hormonów miały być w odpowiedzi na pocałunek matki. Zdjęcie zostało stworzone w zupełnie innych okolicznościach. Autorka tego zdjęcia, i teraz właśnie przejdę do oryginalnego zdjęcia, pani Rebecca Sachs, wskazała, że wprawdzie zdjęcie zostało zrobione w postaci fotografii rezonansu magnetycznego, bo w mediach też tak właśnie opisywano to zdjęcie, ale nie można stwierdzić na podstawie tego zdjęcia, że zostały tutaj aktywowane hormony oksytocyny i dopaminy. Na rezonansie możemy zobaczyć co najwyżej stopień natlenienia mózgu czy stopień aktywności tego mózgu, a nie inne funkcje takie jak oksytocyna. Gdybyśmy chcieli ten wyrzut oksytocyny zobaczyć, musielibyśmy użyć innej techniki, na przykład obrazowania za pomocą PET, pozytonowej emisji obrazowej, jakoś tak zapomniałam, jak to się nazywało. A tutaj co najwyżej widzimy, że jest to aktywność, która na dodatek jest związana z aktywnością, która na zdjęciach widoczna jest w tylnej części mózgu, a więc u człowieka dorosłego oznacza, że ono na coś patrzy, a u dziecka historia tego zdjęcia była taka, że żeby to dziecko nie zasnęło w trakcie badań i wykonywania tego tomografu, prezentowane były zdjęcia osób bliskich i ono również patrzy na zdjęcia osób bliskich. Tak? W związku z tym taka jest historia tego zdjęcia, ale myślę, że i tak możemy je uznać za piękne zdjęcie, które właśnie mówi o tym, jak ważny jest ten pocałunek, jak ważne są te rzeczy. Autorka zdjęcia, Rebecca Sachs, podsumowuje w związku z tym, że dotyk i uczucia przywiązania mogą wyzwalać w mózgu oksytocynę i dopaminę, ale nadużyciem jest twierdzenie, że fotografia przedstawia uwalnianie tych dwóch hormonów. Przejdę w takim razie teraz do kolejnej części wykładu. To było takie króciutkie wprowadzenie, ale tak naprawdę chciałabym zacząć od rysu historycznego, od tego, co potrzebne jest dziecku do rozwoju. Jak sądzono wcześniej, przez wiele lat uważano, że do prawidłowego rozwoju dziecka potrzebne są co najwyżej pokarm, picie, czy przebywanie na świeżym powietrzu, ewentualnie zabawa na świeżym powietrzu, a noszenie dziecka na rękach rozpieszcza je i powoduje, że ono nie poradzi sobie potem w brutalnej rzeczywistości. Te poglądy jeszcze dzisiaj są nadal aktualne. Pewnie słyszeliście Państwo, jak niektóre osoby mówią, nie noś na rękach, bo się przyzwyczai, tak? Nie noś na rękach, bo będzie potem to dziecko takie właśnie mało asertywne czy mało radzące sobie w otaczającej rzeczywistości. Chciałabym w związku z tym przejść do badań, które prowadzone były przez amerykańskiego psychologa Harry'ego Harlowa, badań nad rezuskami. Badania te zostały opublikowane w latach 50., a starały się odpowiedzieć na pytanie, jak
jakie znaczenie tak naprawdę w tym funkcjonowaniu pomiędzy dzieckiem a matką ma no, przywiązanie, czy też w jaki sposób te dzieci do matek się przywiązują. Harlow zauważył, że małpki, które miał w swoich laboratoriach, on na początku te małpki wykorzystywał zupełnie do innych celów, czyli do badań nad pamięcią, procesami uczenia się, ale zauważył, że małpki, które są oddzielone od matek, przywiązane są do kocyków, do miękkiego materiału, który dawał tym małpkom psychiczny komfort, który powodował, że w ten sposób czuły się bezpieczniejsze, tak jakby te kocyki były namiastką bliskości i ciepła matki. To zainspirowało go do przeprowadzenia badania i stworzenia eksperymentu, w którym wykorzystał dwie zastępcze matki. Pierwsza to druciana matka. Skonstruował ją w taki sposób, aby jednocześnie podawała pożywny pokarm. Natomiast druga matka obleczona była miękkim materiałem i ponieważ wcześniej sądzono, że przywiązanie do matki jest wtedy, czy też jest dlatego, że to dziecko jest karmione, to postanowił sprawdzić, czy rzeczywiście wystarczy sam pokarm do tego, żeby dziecko przywiązywało się do swojej matki. Co się okazało? W toku prowadzonych badań odkrył, że przy matce drucianej dzieci spędzały co najwyżej godzinę, czyli zaspokajały podstawową potrzebę głodu, sytości. Natomiast przy matce, tak jak Państwo tutaj też widzicie na obrazku, tak zwanej włochatej czy matce otulonej miękkim materiałem, spędzały ponad 17 godzin dziennie. To zainspirowało go także do innych badań, czyli dlaczego małpki nie tylko przywiązują się do swoich matek, kiedy one są miękkie i puchate, ale też czemu to ma służyć. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czemu to ma służyć, wprowadzał do eksperymentu różne straszne urządzenia. Między innymi postanowił sprawdzić, jak małpki reagują na urządzenie, które miało świecące oczy, głośne dźwięki wydawało i poruszały się określone elementy tego urządzenia. Jak się Państwo domyślacie, no to nie było może etyczne doświadczenie przeprowadzane na małpkach, ale było potrzebne do tego, żeby odpowiedzieć na pewne pytania badawcze. Na podstawie tego badania odkrył, że w momencie, kiedy pojawiały się nowe urządzenia w otoczeniu, pojawiały się właśnie takie trudne, czy też no, przynoszące dziecku, małpce stres urządzenia, to kojący dotyk dawało zbliżenie się do małpki z materiału i obniżało jej napięcie emocjonalne. Oprócz tego, że ta zastępcza miękka, włochata małpka dawała poczucie bliskości, poczucie bezpieczeństwa. Dodawała też małpce odwagi do poznawania świata, do eksplorowania tego świata i kiedy już nasyciła swoją potrzebę bliskości, to była gotowa do tego, żeby podejść do danego urządzenia i je zbadać. Ponadto Harlow badał również inne aspekty tego przywiązania. Ponownie mało etyczne było to całe badanie, ale było ono ważne do tego, żeby udowodnić, w jaki sposób relacje pomiędzy dzieckiem, można by było powiedzieć, czy też młodym osobnikiem, a dorosłą osobą pełniącą rolę matki, wpływają na jego funkcjonowanie. W stosunku do człowieka nie bylibyśmy w stanie takiego eksperymentu przeprowadzić i byłoby to bardzo tragiczne, tak? Natomiast na małpkach było przeprowadzone. Badał, jak brak bliskiego kontaktu nie tylko z matką czy opiekunką, ale także innymi osobnikami wpływa na rozwój małpek. Separował te małpki od wszystkich osobników na kilka miesięcy, nawet do 2 lat. Po tym czasie sprawdzał, jak ponownie radzą sobie w otoczeniu i czy są w stanie przystosować się do niego. Niestety eksperymenty okazały się tragiczne w skutkach. Wnioski, które możemy wysnuć z badań prowadzonych przez Harlowa, po pierwsze pokazują, że małpki pozbawione czułości, pomimo przyjmowania odpowiedniej ilości pokarmu,
rozwijały się biologicznie gorzej, czyli tak jak Państwo się domyślacie, były słabsze, częściej zapadały na choroby, miały wiele innych problemów ze zdrowiem. Ponadto rezuski, czyli ofiary tak zwanego zimnego chodu, różniły się psychofizycznie od swoich rówieśników tym, że w warunkach deprywacji poruszały się mniej sprawnie, miały mniejsze zdolności do uczenia się, a więc ten aspekt psychiczny również został tutaj pokazany jako ważny dla ich obniżonego rozwoju. I kolejna rzecz. Małpki wychowywane przy drucianych konstrukcjach okazały się bardzo nieufne wobec otoczenia. Natomiast małpki, którym dostarczano tej czułości i miały możliwość redukowania napięcia przy włochatej, tej otoczonej właśnie materiałem małpce, miały szansę na obniżenie napięcia, a w związku z tym w późniejszym okresie obserwowano u nich jakby mniejsze koszty tego zaniedbania, koszty, o których tutaj mówiłam, że mogą dotyczyć zarówno biologicznych, jak i psychicznych czy psychospołecznych aspektów. No i na koniec jeszcze bardzo ważna kwestia, mówimy o mózgu, a więc pośmiertne sekcje dotyczące tych małpek wykazały nieodwracalne zmiany w mózgu, zwłaszcza gdy te małpki były poddawane długiemu procesowi deprywacji. Tak, czyli takiego właśnie pozbawiania albo opiekuna, albo innych osobników. Przejdę teraz do nowszych badań nad rozwojem mózgu, ponieważ aby udowodnić tezę, że wczesne doświadczenia w relacji rodzic-dziecko mają znaczenie. Nie możemy opierać się tylko i wyłącznie na badaniach nad zwierzętami, chociaż takie badania były prowadzone nie tylko nad małpkami, nad szczurami czy innymi ssakami, które w podobny sposób reagują. Ale w nowszych badaniach nad rozwojem mózgu posłużono się także materiałem, który pochodził między innymi ze skanowania mózgu albo z wykonywania zdjęć tego mózgu. Na zdjęciu widzicie Państwo obraz zdjęć 3-letnich dzieci. Jedno z nich rozwijało się prawidłowo, normatywnie, natomiast drugie, jest to skan zaniedbanego mózgu. Poddawane było deprywacji. Oczywiście ta deprywacja nie miała charakteru intencjonalnego, tylko Bruce Perry, który był autorem tych badań, najczęściej wyszukiwał takie dzieci. Tu jeszcze troszeczkę wrócę do poprzedniego slajdu. Widzicie Państwo na slajdzie Bruce Perry i publikacja, która dotyczyła chociażby chłopca, który rozwijał się jak zwierzę. Poszukiwał takich osób, które w różnych sytuacjach poddawane były deprywacji. I na tej podstawie porównywał ich mózgi do mózgów innych osób. Tak? Czyli można powiedzieć, że zastosował procedurę ex post facto, bo innej możliwości nie było. To, co przed chwileczką Państwo zobaczyliście, to właśnie skan mózgu zaniedbanego dziecka, który w publikacjach często nazywany jest mózgiem skurczonym, jakby zasuszonym. Ale czyli ogólny taki wniosek, że mózgi osób zaniedbanych, mózgi osób, które nie mają odpowiedniej stymulacji, rozwijają się gorzej, nie rosną. Bruce Perry prowadził także badania nad traumą, bo przecież to, o czym mówiłam, zaniedbanie może być traumatycznym doświadczeniem dla dziecka. I chciałabym wskazać, że oprócz tego, że są artykuły naukowe na temat wpływu traumy na rozwój mózgu, to też jest bardzo ciekawa książka, którą Bruce Perry opracował w połączeniu z panią Oprah Winfrey. W jej programie występowały różne osoby, które w dzieciństwie doświadczyły traumy. Tu macie Państwo przykład jednego z takich opisów pochodzącego z tej książki, pokazującego, że trauma między innymi może być związana z biciem, może być związana z rozdzieleniem, może być związana z wieloma innymi trudnymi doświadczeniami, w których niestety musimy sobie radzić. Zachęcam, ponieważ w 2020 roku ta książka wyszła po polsku. Co ci się przydarzyło? Rozmowy o traumie, odporności psychicznej i zdrowieniu. Ale chciałabym oprócz tego powiedzieć jeszcze kilka słów
takich pochodzących z badań naukowych nad wpływem traumy na mózg. Są to badania Vivian Fisher, jak trudne doświadczenia życiowe, trauma wpływają na mózg. Z badań tych wynika, że trauma przede wszystkim wpływa na trzy ważne ośrodki w mózgu. Na korę przedczołową, którą często nazywamy centrum racjonalnego myślenia. Bardzo ważny ośrodek, który najpóźniej ewolucyjnie się rozwija. I niedorozwój tej kory mózgowej powoduje, trauma wpływa na to, że pojawia się niedorozwój tej kory, a w rezultacie powoduje trudności w racjonalnym myśleniu, problemy także z oceną zagrożenia, z regulacją emocji i kontrolowaniem impulsów. Często mówimy, że takie rzeczy mogą się zdarzyć osobom, które mogą mieć tak zwane ADHD, tak? Ale podstawą nie były zmiany w mózgu, które miały charakter biologiczny, ale właśnie psychologiczny. Kolejne dwa ośrodki to hipokamp, który odpowiedzialny jest za funkcjonowanie wspomnień, myśli czy obrazów i po przetworzeniu z pamięci krótkotrwałej przenosi je do pamięci długotrwałej. Ten hipokamp bardzo aktywnie oddziałuje, gdy nieprzetworzone traumy cały czas pozostają w tym mózgu i można by było powiedzieć, że są niezintegrowane, fragmentaryczne i dają cały czas poczucie, że cały czas coś jest, cały czas coś przeżywamy. Często mówimy o tak zwanych flashbackach, które w traumie zachodzą. I ostatnią strukturą jest struktura ciała migdałowatego. Jest to tak zwane mózgowe centrum lęku, które przede wszystkim odpowiada za to, żeby pamiętać emocje, doznania, ale w trakcie, gdy działają czynniki traumatyczne, czy też w tak zwanym PTSD, posttraumatycznym stresie, mówimy, że ciało migdałowate pozostaje, jakieś dziecko słyszę, tak? Mamy też na sali, to fajnie, bardzo się cieszę, że jest z nami, super. Ale ono nie przeszkadza w żaden sposób, myślę, że dobrze, oczywiście, dobrze. Ciało migdałowate reaguje w taki sposób, że pozostaje w stanie stałej aktywacji i ta aktywacja powoduje, że ciągle jest gotowe do walki lub ucieczki. Więc to są takie badania naukowe. W związku z tym chciałabym przejść do tego, co negatywnie wpływa na mózg, co już wiemy na podstawie badań. Po pierwsze, badania Harlowa, ale także innych badaczy wskazują, że brak rodzica czy brak kontaktu z opiekunami, dlatego tak się cieszę, że pani jest tu z dzieckiem, bo na pewno rozdzielenie nie byłoby dobre, jeśli nie było możliwości poszukania zastępczej matki, mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie mózgu i tu już pokazałam różne odsłony. Po drugie, ból, stres czy trauma i przed chwileczką powiedziałam o badaniach Perego, ale także innych badaczy, którzy w tym nurcie udowodnili, że takie znaczenie mają te właśnie czynniki. Po trzecie, tak zwany zestresowany rodzic, czy też elementy nieprzewidywalnego zachowania tego rodzica. O co chodzi z tym zestresowanym rodzicem? Otóż badania pokazały, że, czy też udowodniły, że jeśli rodzic stale przeżywa stres, ale ten stres jest na średnim poziomie i utrzymuje się przez cały czas, to można w związku z tym powiedzieć, że jest to zachowanie, które dla dziecka jest przewidywalne, czyli ten stres jest dla dziecka trudny, ale potrafi sobie z nim poradzić, bo wie, że mama ten stres po prostu cały czas ma. Natomiast jeśli rodzic raz otrzymuje wsparcie, raz jego nie otrzymuje, tutaj ten efekt nazwano nieprzewidywalnym karmieniem, to znaczy wie, że raz będzie go stać na zapewnienie dziecku pożywienia, innym razem martwi się o to, że tego pożywienia nie będzie, to taka sytuacja jest dla dziecka najtrudniejsza i wyzwala najwięcej negatywnych efektów dla mózgu. W psychologii czasami też taki efekt nazywamy wyuczoną bezradnością, ale to już troszeczkę inny temat. I kolejna rzecz, brak wsparcia. Mówiliśmy o tym w kontekście oczywiście badań Harlowa, ale także inne badania potwierdzają, że jeśli nie jesteśmy wrażliwi na płacz, na potrzeby dziecka, to ten brak wsparcia również będzie miał negatywne znaczenie dla rozwoju mózgu. I ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, która wprawdzie troszeczkę nie dotyczy dzisiejszego tematu, ponieważ w tym temacie przede wszystkim skupiłam się na tym, w jaki sposób
relacje między dzieckiem a rodzicem mają znaczenie dla rozwoju mózgu, ale chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że duża ilość bodźców może być również w sytuacjach społecznych i też będzie miała wpływ na funkcjonowanie tego dziecka. Tak zwane przestymulowanie jest bardzo negatywne i niepotrzebne. Wprowadza wiele efektów, które mogą powodować, że dziecko w przyszłości będzie stale wymagało tego pobudzenia, ale też będzie stale czujne i stale gotowe. Bardzo często obserwujemy, że dzieci, które po prostu nie mają czasu na nudę, nie mają czasu na spokój, na wyciszenie, są ciągle pobudzone i nie są w stanie czerpać przyjemności z tego, co jest, bo tak na chwileczkę tylko się pobudzają, a następnie szybciutko im ta aktywność spada. I tutaj myślę, że właśnie taką sytuację udało mi się pokazać. Zobaczcie Państwo na to zdjęcie. Jest w nim tak dużo bodźców, ale też są dzieci, tak, w różnym wieku. Nie chciałabym tutaj używać określenia, że jest to jakieś konkretne miejsce, ale myślę, że takich miejsc dzisiaj jest dużo i oczywiście rozumiem rodziców, którzy muszą robić zakupy na przykład, nie będę mówiła konkretnie gdzie, ale muszą zrobić zakupy i idą z dzieckiem. Natomiast przebodźcowanie w miejscach, w których jest nie tylko hałas, ciepło lub zimno, dużo ludzi dookoła, zapachy czy wiele innych bodźców powodują, że dzieci naprawdę są w związku z tym bardzo napięte i pobudzone i to ma negatywny wpływ także na rozwój ich mózgu. Teraz chciałabym przejść do czegoś, co mam nadzieję, że będzie dla Państwa ciekawe, a więc do historii, która wydarzyła się naprawdę. W XIX wieku w mieszczańskiej rodzinie szkockiej najstarszy syn Dawid był ulubieńcem matki, a najmłodsze dziecko żyło w cieniu matki i jej miłości do Dawida, do najstarszego syna. Kiedy w 14 roku życia Dawid zmarł, najmłodsze dziecko miało 6 lat. Bardzo przeżyła tę śmierć matka. Popadła w głęboką depresję, miała stany takiego odrętwienia, co powodowało, że też zaniedbywała inne dzieci, w tym najmłodsze z tych dzieci. Konsekwencje tego były trudne. Przede wszystkim młodsze dziecko desperacko poszukiwało próby bycia kochanym i w swoich zachowaniach robiło wszystko, aby zastąpić starszego brata w życiu matki. Nawet przebierało się w ciuchy swojego starszego brata. Przylgnęła też do tego dziecka pocieszająca myśl matki, że Dawid na zawsze pozostał chłopcem, bo zmarł w wieku 14 lat. Tą osobą był James Matthew Barry. Nie wiem, czy kojarzycie Państwo, kim jest ta osoba, ale najpierw króciutko powiem, co takiego wydarzyło się w jego życiu i na jakie problemy cierpiał. Ze względu na to, że właśnie był poddawany bardzo silnej deprywacji emocjonalnej. Matka była w depresji, zaniedbywała. Był poddawany silnemu stresowi związanemu z tym, że no, można domniemywać, że nie był kochany tak bardzo jak najstarszy z braci. Cierpiał na zaburzenie wzrostu spowodowane skrajną deprywacją emocjonalną, którą nazywamy karłowatością psychospołeczną, czy też karłowatością psychogenną, albo karłowatością deprywacyjną. Jest to zaburzenie, które dotyczy dzieci od 2 do 15 roku życia i najczęściej karłowatość nie jest związana z innymi czynnikami, czyli na przykład prawidłowym odżywianiem, czy istnieniem innych chorób. To, co jest ciekawe, wprawdzie nie można opierać się tutaj na badaniach, bo nie ma badań pochodzących z tego okresu, ale można domniemywać, i dlatego postawiłam pewną hipotezę, że zaniedbanie we wczesnym okresie życia tego dziecka spowodowało nieprawidłową pracę przysadki mózgowej, a w rezultacie doprowadziło do wydzielania zbyt małej ilości hormonu wzrostu, czyli somatotropiny. Czy już domyślacie się Państwo, kim jest James Matthew Barry? Tak, mam nadzieję, że... Ale to nie dlatego, że poszukaliście. Teraz mam nadzieję, że już Państwo wiecie. To jest jednocześnie
ciekawostka, ale to jest jednocześnie, myślę, że taki pozytywny aspekt tego wykładu, pokazujący, że pomimo zaniedbania James Matthew Barry przekuł swoją deprywację emocjonalną i karłowatość w twórczość literacką. Tak? I jest autorem Piotrusia Pana, między innymi, ale także wielu innych pozycji literackich. Przejdziemy dalej do kolejnych badań nad aktywnością mózgu. Niemiecki i australijska badaczka, niemiecki badacz James Brauer i australijska badaczka Annette Schirmer przeprowadzili ciekawe badania, w których również skanowali mózgi i obserwowali, w jaki sposób mózgi prawidłowo rozwijające się i mózgi dzieci zaniedbanych reagują na to zaniedbanie i też jakie obszary w ich mózgu mogą być aktywowane. To, co ciekawe z tego badania, to przede wszystkim, że postanowili oni sprawdzić, czy bezpośredni kontakt rodziców z dziećmi ma wpływ na funkcjonalne aspekty rozwijającego się mózgu. W badaniu obserwowali, jak często matki oraz ich dzieci dotykały się wzajemnie w trakcie zabawy specjalnymi zabawkami, nie będę wymieniała tutaj nazwy, prowadzili te obserwacje przez 10 minut po kilku tygodniach. Zaobserwowali, że coś zmieniło się w skanie mózgu dziecka, który to skan widzieliście Państwo przed chwileczką. Był to skan mózgu dziecka w spoczynku, tak? Nie w stanie aktywacji, tylko w spoczynku. Jakie wysnuli wnioski? Przede wszystkim, że aktywność mózgu jest silniejsza u dzieci, które otrzymywały więcej uwagi dotykowej, kiedy w trakcie zabawy były dotykane, nawet jeśli ten dotyk był przypadkowy. Szczególnie zaobserwowano tę aktywność mózgu w takich obszarach, które odpowiadały za emocje i zachowania społeczne. Coś, co nazywamy tak zwanym mózgiem społecznym. W związku z tym określili na podstawie tych badań bardzo ważne zalecenia. Delikatny, czuły dotyk, który wyczuwany jest przez zakończenia nerwowe pod skórą, stymuluje obszary mózgu społecznego i wzmacnia te zakończenia nerwowe. Można powiedzieć, że to jest coś pozytywnego. Wcześniej mówiłam o tym, że badania Harlowa pokazywały przede wszystkim negatywny skutek deprywacji i traumy na rozwój mózgu, a teraz z innej perspektywy badacze spojrzeli, jak można aktywować ten mózg. Oczywiście zobaczyli, że ten mózg aktywuje się inaczej także u osób zaniedbanych, ale przede wszystkim położyli nacisk na tę aktywację i w tym kierunku chciałabym zmierzać, bo chciałabym na swoim wykładzie pokazać Państwu różne perspektywy badań. Przejdę do tego, czym jest mózg społeczny, zostało tu użyte takie sformułowanie. I zacznę od tego, że Susan Pinker wydała bardzo ciekawą książkę, która w 2015 roku ukazała się po polsku. Książka nosi tytuł Efekt wioski, czyli jak kontakty twarzą w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, szczęśliwymi, szczęśliwszymi i mądrzejszymi. Co z tej książki wynika? Susan Pinker, ale także inni badacze odkryli, że mózg ssaków, a w tym również mózg człowieka, ewoluował w kierunku preferowania kontaktów społecznych. Dlaczego? Myślę, że za chwileczkę to sobie powiemy. Tutaj dominujące znaczenie ma zasada. Hej, ty, jeśli natychmiast nie znajdziesz swoich, albo oni ciebie, zginiesz. I to właśnie jest takie najprostsze wykazanie, że mózg społeczny, który rozwinął się i u ssaków, i u ludzi, potrzebuje grupy. Grupa, stado daje przetrwanie, daje sukces reprodukcyjny, a więc jest bardzo ważna dla... To są takie obszary w mózgu, które są bardzo ważne dla przetrwania. Natomiast samotność powoduje zagrożenie, zagrożenie ze strony innych osobników, zagrożenie, które prowadzi do niechybnej śmierci. Mózg społeczny, można by było też powiedzieć, że pełni istotną rolę w tych kontaktach społecznych. Przede wszystkim jest nastawiony na bodźce, które wpływają na przetwarzanie, czy też przeżywanie, kontrolowanie emocji, na zachowania w grupach, w których musimy rozpoznać, czy ktoś jest dla nas przyjazny, czy nie, czy możemy być w związku z tym z nim w dobrych relacjach, czy też nie, musimy takiej osoby też unikać.
Wnioski z ewolucji mózgu społecznego, Susan Pinker sformułowała oczywiście wiele z nich, ale myślę, że takie najważniejsze odnoszą się do tego, że osoby towarzyskie żyją co najmniej 15 lat dłużej niż samotnicy. Myślę, że to jest dobra wiadomość także dla nas, bo jak widzę, ile osób dzisiaj przybyło, to myślę, że w grupie mamy szansę na lepsze życie. Przejdźmy dalej. Kontakt społeczny w dzieciństwie pomaga w zmaganiach się ze stresem w dorosłości, a więc dzieci, które mają właśnie więcej tych kontaktów, w przyszłości są w stanie lepiej sobie poradzić także z budowaniem relacji społecznych z innymi dorosłymi ludźmi. I ostatnia rzecz, uścisk oraz poklepywanie po plecach łagodzi fizjologiczną reakcję na stres. Za chwileczkę będę o tym mówiła, ale jeśli ktoś z Państwa chciałby po wykładzie przyjść, przytulić się i poklepać mnie po plecach, albo ja mam go poklepać, bardzo chętnie to zrobię. Bo wiem, jakie to ma znaczenie dla mózgu społecznego. Zanim jednak się poklepiemy po tych plecach, to jeszcze troszeczkę wiedzy naukowej. Czym jest mózg społeczny z perspektywy badań prowadzonych chociażby w latach 60. przez neurologa Paula McLeana? Otóż odkrył on, że funkcjonuje, chociaż mamy jeden mózg, to w tym mózgu funkcjonują trzy najważniejsze obszary, które nazwał mózgiem trójdzielnym, czyli kora mózgowa, mózg ssaczy i mózg gadzi. Pewnie słyszeliście Państwo o tym, tak? I pewnie... Dobrze, dziękuję. Przejdę do tego, że ewolucyjnie najstarszy jest ten mózg gadzi. On odpowiada za instynktowne, pierwotne odruchy unikania niebezpieczeństwa, poczuwania odrętwienia, zamrożenia, wprawia ciało w stan takiego właśnie zamrożenia i pozbawienia emocji. A więc to jest coś, co powoduje bardzo często, jak pracuję z dziećmi, to obserwuję tak zwane zawieszenie się na chwilę w toku silnych emocji. Tak jakby nagle zgubiły kontakt z rzeczywistością, gdzieś się w tej rzeczywistości pogubiły. Dalej mamy mózg ssaczy. Ta ssacza część mózgu ma ogromne znaczenie i rozwinęła się w kierunku mózgu społecznego, ale też związana jest nie tylko z relacjami społecznymi, natomiast przede wszystkim odpowiedzialna jest za zaspokajanie potrzeb, dążenie do uzyskania nagród, no i oczywiście przeżywanie tych emocji i przechowywanie ich w mózgu. No i ostatnia część mózgu, mózg racjonalny, ta kora nowa, który odpowiada, to jest najnowsza ewolucyjna część tego mózgu, która wykształciła się na końcu i odpowiada za abstrakcyjne myślenie, odpowiada za podejmowanie decyzji, za wyciąganie wniosków, przetwarzanie informacji, a także za inne procesy poznawcze, na przykład zapamiętywanie, skojarzenie czy funkcje językowe, bo też w mózgu społecznym bardzo ważna jest mowa i komunikacja też. Buduje nasze relacje z innymi ludźmi. No dobrze, jak już wiemy, czym jest mózg społeczny, to teraz przejdźmy do tego, co pozytywnie wpływa na rozwój mózgu społecznego, bo myślę, że w tym kierunku już nie fizjologicznego mózgu, tylko społecznego będzie dalej zmierzała moja prezentacja. To, co ma istotne znaczenie dla funkcjonowania mózgu społecznego, to poczucie więzi i przywiązania. Przywiązanie, jak wskazywali badacze już w latach 60., tu macie Państwo nazwiska takich wiodących badaczy jak Bowlby, Mary Ainsworth czy Mary Main czy inni badacze, wskazywali, że to instynktowna funkcja, która oparta jest na mechanizmach biologicznych, ale też jest to więź, która jest głęboko zakorzeniona pomiędzy dzieckiem a otoczeniem. To, co wynika z tych badań, można streścić słowami: miłość małego dziecka nie żywi się wyłącznie mlekiem matki. Kolejna ważna kwestia to bezwarunkowa miłość. Nie tylko chodzi o to, aby okazywać dziecku bezpieczne przywiązanie, ale także, aby budować uczucia, w których nie stawiamy żadnych warunków, w których nasze okazywane uczucia miłości nie będą w żaden sposób zależne od tego, co dziecko robi, jakie jest, jak się zachowuje. Można więc podsumować, że w pierwszych 3 latach życia kluczowym czynnikiem rozwoju dla mózgu, czy w ogóle dla rozwoju dziecka, jest jakość relacji z opiekunem.
I tutaj troszeczkę chciałabym się na tej jakości relacji zatrzymać, co wynika z badań nie tylko dla rozwoju mózgu, ale także dla rozwoju dziecka. Jak ta bezpieczna więź wpływa na rozwój? Badania, już nie będę przytaczała tutaj autorów tych badań, między innymi pokazują, że dzieci, które są kochane, dzieci, u których wytworzyła się bezpieczna więź, są bardziej ciekawe świata i bardziej aktywnie zaangażowane w kontakty społeczne. Troszkę tak, jak to wynikało z badań Harlowa, tak, że małe rezuski były gotowe do eksplorowania tego świata. Tutaj badania nie tylko prowadzone przez Bolbiego i jego kontynuatorów, ale także innych badaczy pokazują, że ta ciekawość świata utrzymuje się nie tylko w dzieciństwie, ale także w dorosłości. Po drugie, bardzo ważna jest ta więź dla kształtowania się regulacji swoich emocji. Dziecko, które jest otoczone miłością, jest kochane, jest w stanie samodzielnie regulować swoje emocje, a jeśli nie potrafi tego zrobić, jest w stanie prosić o pomoc inne osoby. Kolejna rzecz to aktywne poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach konfliktowych. Czyli jeśli dziecko ma bezpieczne przywiązanie, ma poczucie, że jest kochane, to potrafi poradzić sobie w sytuacjach konfliktowych, a nie jeszcze dalej generuje kolejne konflikty i mówi i poszukuje na przykład winnych, tak? I w ten sposób zakłóca swoje funkcjonowanie. Kolejna rzecz to przekonanie o własnej wartości i pozytywnych intencjach innych ludzi, czyli pozytywna samoocena, ale także pozytywna ocena osób, które spostrzegamy jako ważne dla nas, czy też osób, które funkcjonują w świecie. W psychologii używa się takiego sformułowania ja okej, ale też inni są okej. Tak? I to jest, myślę, że takie bardzo ważne, wynika z poczucia bezpieczeństwa i poczucia takiego zaufania do świata, które w pierwszym roku życia jest takim elementarnym aspektem rozwoju każdego dziecka. Dalej, bezpieczna więź wpływa również na rozróżnienie stanów emocjonalnych innych ludzi, czyli bardzo rozwija mózg społeczny i powoduje, że dziecko, a także potem osoba dorosła jest w stanie odpowiednio reagować na stany emocjonalne innych osób, właściwą także ekspresją emocjonalną. Czyli jeśli ktoś się do nas uśmiecha, to my się też do nich uśmiechamy. I to właśnie teraz widzę, jak obserwuję Państwa. Jak ja się uśmiecham, Państwo też na twarzy macie uśmiech. Bardzo się z tego cieszę. I kolejna rzecz to większa niezależność dziecka potem w funkcjonowaniu społecznym czy w funkcjonowaniu emocjonalnym. Już nie będę tego szczegółowo rozwijała, bo nie ma czasu, ale myślę, że warto, abyśmy o tym pamiętali. Przejdę jednak do tego, co konkretnie wspomaga rozwój mózgu. Coś tam było najpierw, że wpływa na rozwój mózgu, a potem wspomaga i stąd też pojawił się błąd. Okej. Trzy główne procesy. Wrażliwy kontakt wzrokowy lub słuchowy, który mamy z dzieckiem, reagowanie na jego potrzeby i pozytywne myślenie o nim oraz pełen czułości dotyk. I te trzy aspekty rozwinę w następnych slajdach. Natomiast teraz chciałabym króciutko powiedzieć o tym, że te wszystkie aspekty są ważne już od pierwszych chwil życia, a więc także w okresie prenatalnym. Króciutko skupię się na tym okresie prenatalnym i powiem o tym, że płód dzieli wszystkie doświadczenia emocjonalne i jakość życia matki, a więc jeśli matka myśli pozytywnie, ma pozytywne emocje, to również dziecko doświadcza takich emocji. A Sue Gekhard w książce Znaczenie miłości wskazała, że myśli matki kreują rzeczywistość, ale też ta rzeczywistość, w której funkcjonuje dziecko, zależna jest od myśli, które potem to dziecko ma. Możemy w związku z tym powiedzieć, że jeśli dziecko doświadcza stresu, który może mieć charakter łagodny, tak? Czyli nie jesteśmy w stanie w dzisiejszym świecie całkowicie pozbyć się reakcji stresowych. I matka w ciąży także jest przecież poddawana różnym sytuacjom stresowym. Jeśli ten stres jest łagodny, to badania potwierdzają, że on wręcz przyspiesza rozwój układu nerwowego, ponieważ mobilizuje do tworzenia coraz większej ilości połączeń między komórkami. To są badania Di Pietro. Ale jeśli ten stres jest silny, to
powoduje niestety określone konsekwencje negatywne, wysoki poziom kortyzolu, który po pierwsze zmniejsza objętość hipokampa, dzisiaj już mówiliśmy, jak ważny jest hipokamp dla rozwoju mózgu, zmniejsza rozmiar ciała modzelowatego, też już o tym, nie, o ciele migdałowatym mówiliśmy za chwileczkę, ale ciało modzelowate jest to ta część struktur mózgowych, która odpowiada za przesyłanie impulsów z jednej półkuli mózgowej do drugiej, tak? Czyli można by było powiedzieć, że to jest ta wiązka taka łącząca obydwie półkule mózgowe. Dalej ogranicza połączenia w korze przedczołowej, a także powiększa ciało migdałowate i między innymi powoduje, że wytwarza się więcej kortykotropiny, która ma działanie ochronne dla kortyzolu. Kształtuje także nasze reakcje stresowe, czyli niestety, jeśli dziecko przeżywa dużo stresu, to w efekcie jest bardziej płaczliwe, rozdrażnione i skłonne do częstszego przeżywania tych emocji, o tych flashbackach już wcześniej mówiłam, a więc wciąż przetwarza te negatywne emocje i problemy emocjonalne matki, jak i swoje. I w związku z tym warto wiedzieć, że stres nie tylko oddziałuje na mózg, ale badania pokazują, że programuje układy neuroprzekaźników. Dziecko przychodzi na świat wyposażone już w pewne, można by było powiedzieć, regulatory tego, ile tych neuroprzekaźników ma być wytwarzanych. Serotoniny, dopaminy, tak? ale także innych neuroprzekaźników istotnych dla naszego funkcjonowania emocjonalnego czy społecznego. Jeśli tych neuroprzekaźników jest za mało, na przykład serotoniny czy dopaminy, to powstaje większa skłonność do depresji. Ja się cieszę, że jest tutaj na sali również pani, która oczekuje dziecka, tak? Więc ma pani również szansę zmienić pewien sposób funkcjonowania po to, żeby zapewnić dziecku lepszy rozwój mózgu, ale także całego funkcjonowania tego dziecka. Przejdę ponownie do tego, o czym mówiłam już wcześniej, co konkretnie wpływa na rozwój mózgu. Wpływa, niech będzie miało być wpływa. Wrażliwy kontakt wzrokowy i słuchowy, reagowanie na potrzeby i pełen czułości dotyk. I od początku zacznę o kontakcie wzrokowym. Badania pokazują, że kontakt wzrokowy jest szalenie ważny i chociaż wcześniej sądzono, że dziecko praktycznie widzi dopiero po miesiącu czy dwóch, to pokazały badania Fanca czy innych badaczy, wykazują, że dziecko widzi, a szczególnie widzi twarz matki, czyli osoby dla niego ważnej, już kilka godzin po przyjściu na świat. Nie widzi wprawdzie wszystkich szczegółów tej twarzy, ale widzi te wszystkie elementy, które są ważne. Oczy, usta. I chociaż jeszcze przez pewien czas te elementy mogą na przykład zmieniać swoje ułożenie, to jednak jest w stanie je zobaczyć. Dalej, twarz opiekuna daje dziecku istotne wskazówki, jak ma się czuć, jak powinno się zachowywać, czego nie powinno robić. I to są między innymi bardzo ciekawe badania prowadzone przez Gibsona i współpracowników nad tak zwanym urwiskiem pozornym, czyli sytuacją, w której konstruowano urwisko, na którym położono przezroczystą płytę. I następnie na tym urwisku, właśnie, panie się uśmiechają, bo ostatnio mówiłam o tym na zajęciach, tak, wykorzystałam to też. I na tym urwisku pozornym dzieci były kładzione, a następnie obserwowano, jak reagują na to urwisko, kiedy po drugiej stronie urwiska znajduje się matka, która się do nich uśmiecha, albo matka, która nie okazuje żadnych emocji. Można by było więc powiedzieć, że jeśli matka się uśmiecha, to daje dziecku informację, jesteś bezpieczny, możesz spokojnie iść, nawet jeśli widzisz, że tam jest głębia i może to u ciebie wzbudzać lęk, bo powodować określone poczucie zagrożenia. Tak? Natomiast jeśli matka się nie uśmiechała albo wręcz matka okazywała takie uczucia zagrożenia, to wzmagało jeszcze reakcje stresowe u dziecka, które badano między innymi tak zwanym sakografem, czyli takim urządzeniem, które mierzyło siłę ssania u dziecka. No dobrze. Poza tym od lat 60. stwierdzono, że istnieją tak zwane neurony lustrzane, czyli komórki, które odpowiedzialne są za to, że jeśli obserwujemy inne osoby, to mamy też tendencję do przyjmowania ich punktu widzenia, więc jest to główne źródło informacji na temat intencji i uczuć innych osób. Dlaczego to wszystko jest takie ważne? Bo za chwileczkę pokażę, jak patrzymy na dziecko. Wzrokiem możemy przekazać wiele różnych informacji. Możemy przekazać uczucia miłości, podziwu, akceptacji, ale także smutku
złości, przerażenia, lęku czy odrętwienia. I teraz przyjrzyjmy się temu, jak patrzymy na nowonarodzone dziecko. Wpatrujemy się w nie tak, jakby czas się zatrzymał. Z czułością patrzymy, jak się bawi, jak się śmieje, tak? Jak wydaje dźwięki, jak śpi. Wiele różnych ciekawych rzeczy. Ale myślę, że warto zadać sobie pytanie, jak patrzymy na starsze dzieci. Czy tak samo, z taką samą czułością? O, właśnie. Myślę, że bardzo często patrzymy na nie jako złośliwe, niegrzeczne, nieposłuszne, uparte. To powoduje, że nasze spojrzenie bardzo często wynika z rozbieżności, jaką mamy o tym, jakie to dziecko miałoby być, a realną sytuacją czy zachowaniami tego dziecka. Po drugie, patrzymy na dzieci w ten sposób. Cały czas się bawią, tak? Coś tam robią, oglądają bajki, no, z rówieśnikami się spotykają. Więc właściwie ja to tam nie jestem mu potrzebny do niczego. Tak? To jest, no, niestety złudne. Ja chciałabym jeszcze jeden bardzo ważny obrazek Państwu pokazać, jak nie tylko patrzymy, ale też nazywamy to, co patrzymy w relacji do dorosłego i w relacji do dziecka. Zauważcie Państwo, że jeśli dorosły płacze, to jest okej, ale dziecko beczy. Albo dorosły żartuje, ale dziecko błaznuje. Dorosły krząta się, a dziecko plącze się pod nogami. I tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że warto zastanowić się, jak patrzymy na dziecko. Jak ten kontakt wzrokowy wpływa także na jego funkcjonowanie. Czemu służy wrażliwy kontakt wzrokowy, który na początku przychodzi nam jakby automatycznie łatwiej w stosunku do małych dzieci, a potem już trudniej. Kontakt wzrokowy, który jest oparty o nasze dobre emocje, jest potrzebny dziecku do tego, żeby stale widziało w nas tę bezwarunkową miłość i akceptację. Jeśli nie zobaczy tego w oczach, i to zawsze będzie czuło, że jest nie takie, jak powinno być. I tutaj troszeczkę warto zwrócić uwagę na historię Jamesa, który również w oczach matki widział nie miłość do niego, tylko miłość do Dawida. Nawet taka historia opisywana jest w biografii Jamesa, że kiedy wszedł do pokoju matki, ta zasmucona mówi: Dawid, to ty? To naprawdę ty? James zobaczył, że matka przez pryzmat Dawida właśnie na niego patrzy i zasmucony wyszedł z tego pokoju. Tak? Dalej warto wiedzieć, że wrażliwy kontakt wzrokowy zatrzymuje czy też ogranicza produkcję hormonu stresu, kortyzolu. Łagodzi w związku z tym stratę między innymi neuronów, które pod wpływem tego kortyzolu zanikają, czy też niewydolność hipokampa, który jest ważny dla funkcjonowania mózgu społecznego. W związku z tym wniosek jest taki, warto zawsze patrzeć na dziecko z miłością, myśleć o nim pozytywnie, nawet jeśli ono zbroiło, nawet jeśli zrobiło coś, co w danym momencie jest złego. Warto wizualizować jego dalszy pozytywny rozwój. Aha, chcę, żeby był szczęśliwy, chcę, żeby jego mózg rozwijał się prawidłowo. A więc w danym momencie oczywiście zrobił coś złego, więc mówię, że to jest niewłaściwe, ale go nadal kocham i patrzę na niego z miłością. Kolejną kwestią jest tak zwany wrażliwy kontakt słuchowy. Myślę, że doskonale Państwo wiecie, jak małe dziecko uspokaja się pod wpływem głosu mamy i to te doświadczenia są uznane zarówno z okresu prenatalnego, jak i potem okresu, kiedy już przyszło na świat i uspokaja się pod wpływem tego głosu. Matki zresztą w sposób naturalny dostrajają głos i jeśli dziecko jest malutkie, to właśnie tak do niego mówią, aby ten głos był wrażliwy. Na przykład po pasku, tak? Z jednej strony to właśnie naturalnie jest podwyższony głos, ale z drugiej taki spieszczony, taki przyjemny dla dziecka, który ma dla niego istotne znaczenie, bo też na ten podwyższony głos mózg bardziej reaguje. Jednostajny dźwięk przypominający tempo bicia serca też ma istotne znaczenie. Bardzo często wrażliwy kontakt słuchowy
to kontakt, który powinien być oparty o to, że mówimy do dziecka w taki spokojny, zrównoważony sposób, tak jakby, nie wiem, puścić cichy odkurzacz czy włączyć metronom. Ja się tego też nauczyłam. Nie zawsze mówiłam w taki sposób jak dzisiaj i jak słyszę czasami, że mój głos jest taki właśnie dla niektórych osób kojący, to bardzo się cieszę, że te 25, prawie 30 lat pracy przyniosło pozytywne efekty. Starszym dzieciom warto dawać swobodę do wypowiedzi, do tego, żeby mogły odbierać nasz wrażliwy kontakt, ale też, żeby mogły usłyszeć siebie w tej relacji, aby to była relacja nadawca-odbiorca, a nie tylko nadawca. I ostatnia kwestia. Warto słuchać tego, co dzieci mają nam do powiedzenia i odpowiednio reagować, znowu powtarzam, na potrzeby dziecka. Ale kluczem do prawidłowego rozwoju mózgu i w ogóle rozwoju dziecka jest czuły dotyk. I przytoczyłam tutaj fragment z książki Frédérica Le Boyer, francuskiego położnika i pisarza, podróżnika, który między innymi napisał książkę Narodziny bez przemocy, ale także jest autorem Masażu Chantala. Dotyk, głaskanie i masaż, tym karmi się dziecko, są równie ważne co substancje mineralne, witaminy czy białka. Wyrażają bowiem miłość. Znowu o tej miłości mówimy. No i dobroczynny wpływ dotyku potwierdzają wszelkiego rodzaju badania. Tutaj przytoczyłam tylko niektóre z nich. Między innymi bardzo ważne jest nie tylko jakiekolwiek dotykanie, powolne dotykanie, głaskanie lub masowanie ciała. Badania potwierdzają, że pobudza w skórze wiązki włókien nerwowych, tak zwane C-dotykowe włókna doprowadzające, które wyzwalają całą kaskadę efektów hormonalnych w mózgu. Między innymi właśnie pozwalają na to, że zmniejsza się u nas poczucie bólu, obniża się napięcie mięśniowe. Dzieci są bardziej, można by było powiedzieć, takie ogarnięte ruchowo, bo zmniejsza się bezwład ruchowy i ruchy niecelowe. Pomaga im to w związku z tym też w zaśnięciu. Podnosi świadomość ich ciała, wiedzą, gdzie, jaki sposób poruszyć poszczególnymi częściami, jakie są granice ich ciała. Stymuluje też układ odpornościowy i reguluje procesy trawienia, a więc dotyk jest bardzo ważny. Kolejne badania pokazują, że stanowi czynnik ochronny dla destrukcyjnego kortyzolu, który wydzielany jest jako hormon stresu. Wpływa również na takie funkcje, które możemy zaliczyć do funkcji intelektualnych, ponieważ ułatwia zapamiętywanie, szybkość logicznego myślenia, kojarzenia faktów, a w rezultacie prowadzi do podwyższenia ilorazu inteligencji. Pełni także ważną rolę w kształtowaniu uczuciowości wyższej, czyli do zdolności, do myślenia, do miłości i do prawidłowego funkcjonowania emocjonalnego czy społecznego. Ale mamy tu kobiety w ciąży, liczyłam na to, że ktoś taki będzie. Co z dotykiem w czasie ciąży? Czy też można coś takiego robić? To prawda. Ponieważ pobudza też niektóre hormony i powoduje, że szybciej można urodzić dziecko. Badania pokazują, że wcześne doświadczenia emocjonalne dzieci z rodzicami stają się w mózgu jakby biologicznie zakorzenione, tak? I potem utrzymują się na kolejnych etapach życia. Co jest ważne, powstają dzięki temu, że dotykamy tak zwane nawyki regulacyjne w mózgu, powstają automatyczne reakcje fizjologiczne i emocjonalne, a także powstaje regulacja substancji biochemicznych, w tym serotoniny, kortyzolu, norepinefryny czy innych substancji, które odpowiedzialne są za reagowanie w sytuacjach emocjonalnych. Jaki z tego wniosek? Warto dotykać i wręcz stworzono, jest dlatego specjalna nazwa, stworzono sztukę dotyku podczas ciąży, to jest tak zwana haptonomia. Tak? Ale tak jak pani powiedziała, trzeba też wiedzieć, kiedy można to robić, a więc warto skonsultować to z lekarzem. Przejdę teraz do praktycznej części tego wykładu, czyli do znanych metod, które angażują dotyk po urodzeniu. Skoro powiedzieliśmy sobie, że ten dotyk jest tak ważny, to myślę, że warto wiedzieć, jakimi metodami
możemy stymulować mózg. Pierwszy z nich, skin to skin, myślę, że to jest procedura, która bardzo jest ważna dla nowonarodzonego dziecka i została wprowadzona jako obowiązkowa raptem kilka, może kilkanaście lat temu w polskich szpitalach. Wcześniej nie było takiego obowiązku położenia dziecka na piersi matki czy na brzuchu matki bezpośrednio po urodzeniu. Tak? Dzisiaj nie tylko ze względów medycznych skin to skin jest procedurą do tego, żeby dziecko kolonizowało, czyli tak jakby z bakteriami z zewnętrznego świata się oswajało, kolonizowało bakterie, ale także jest procedurą, która pomaga dziecku opanować reakcje stresowe. Dalej, kangurowanie to jest jakby kolejna wersja tego skin to skin. Delikatne głaskanie, przytulanie, masaże, zabawy paluszkowe, ale także metody, bo wiem, że są tutaj osoby, które pracują z dziećmi, metody, które rozwijają dotyk, czyli metoda ruchu rozwijającego, czy metoda Christophera Knilla, dotyk i komunikacja. Również wszelkiego rodzaju formy terapii opartej na kontakt ze zwierzętami. Dogoterapia, felinoterapia, czyli terapia z wykorzystaniem kota, czy hipoterapia, czyli z wykorzystaniem konia. Konkretnie, jak wspomagać rozwój takiego malutkiego dziecka? O tym już mówiłam. Kangurować, nosić, przytulać, czule dotykać. I myślę, że wszelkie badania, które prowadzone są w tym zakresie, absolutnie potwierdzają, że noszenie dziecka jest wskazane. Nie warto słuchać tego, co inni nam mówią, że rozpieścimy w ten sposób dziecko. Co więcej, okazało się, że ma szczególne znaczenie noszenie dziecka w określonej pozycji, ponieważ stymuluje takie obszary mózgu, które odpowiedzialne są potem za propriocepcję, czyli tą zdolność czucia głębokiego, a więc warto też o tym pamiętać. Gładzenie, dotykanie podczas czynności pielęgnacyjnych, czy też masowanie różnych części ciała, już tu wspomniany wcześniej masaż Chantala, można stosować, ale nie tylko, można po prostu w jakikolwiek sposób masować dziecko. Wszystkie te aspekty są szczególnie ważne w tak zwanej psychologii bliskości, czy w psychologii opartej na rodzicielstwie bliskości. I myślę, że warto wiedzieć, że jeśli rodzic stosuje te wszystkie elementy, to na pewno robi to w dobry sposób. Często przychodzą do mnie rodzice i mówią, ja wiem, śpię z dzieckiem, tak? To nie jest dobre. Moje dziecko ma już 3 lata, ale ono nadal chce spać ze mną. Albo mówią, moje dziecko ma już 5 lat i nadal chce spać ze mną. A ja w takich sytuacjach mówię przede wszystkim, że nie oceniam tego, co rodzic robi, bo on najlepiej zna swoje dziecko i jego potrzeby, ale po drugie, że jestem zwolennikiem rodzicielstwa bliskości i uważam, że jeśli to jest najlepsze dla dziecka, jest to na przykład sytuacja rozwodu, jest to sytuacja wyjazdu jednego z rodziców albo wielu innych trudnych doświadczeń, to lepiej, żeby to dziecko spało z rodzicem i doświadczało tych wszystkich pozytywnych aspektów dotyku, niż przeżywało stres. W stosunku do starszych dzieci szczególne znaczenie mają tak zwane zabawy relacyjne. Wierszyki na dziecięce masażyki. Tutaj pokazuję Państwu książkę, która jest bardzo ciekawa i myślę, że gotowa do zastosowania. To jest książka opracowana przez panią profesor Martę Bogdanowicz. Znajdziecie Państwo w niej wiele takich masażyków, które znacie pewnie z obiegu społecznego. Idzie rak nieborak, czy idzie kominiarz po drabinie. A także zabawy paluszkowe. Tutaj widzicie Państwo jakąś tam formę tych zabaw paluszkowych. Na szczęście coraz większa jest świadomość społeczna na temat roli tych zabaw paluszkowych. U kolejnej grupy dzieci, u dzieci starszych, szczególne znaczenie mają zabawy interakcyjne, w których nie tylko bawimy się z dzieckiem, ale także z innymi osobami, wykorzystując dotyk, i ćwiczenia, które pochodzą z ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn. Osoby, które mają związek z pedagogiką, myślę, że wiedzą, o co chodzi. A jak ze starszymi dziećmi, takimi powyżej 12 roku życia? Warto pamiętać o tym, że one również potrzebują uścisków. Virginia Satir mówiła o tym, że aby przetrwać, potrzebnych jest minimum kilka uścisków, 4 uściski dziennie, żeby być zdrowym, 8 uścisków, a żeby prawidłowo funkcjonować i być otwartym na relacje z ludźmi, potrzeba aż 12 uścisków dziennie. Warto także w stosunku do starszych dzieci, bo one nie zawsze chcą już być przytulane, ale uwzględnić tak zwany przykładowy dotyk, dotykanie ręki,
dotykanie głowy, tak, o tam poczochranie dziecka, czy też inne sytuacje, w których to dziecko będzie czuło naszą wspierającą obecność. W sytuacjach konfliktowych bardzo ważne jest, żeby czasami nie mówić, a ja myślałam tak, a jeszcze chciałam ci pewne rzeczy powiedzieć, a przecież to wszystko robiłam z miłości. Zamiast tego lepiej zastosować po prostu przytulenie. To zastąpi naprawdę dużo więcej słów. No i warto pozwolić dzieciom na przytulanie pluszaków, zwierząt, czy wszystkiego, co miłe i puchate. I tu chciałabym się podzielić zdjęciem, na którym jestem ze swoją córką. Przytulamy nasze koty domowe. Czy można przedawkować przytulenie? To ostatnia część tego wykładu. Jak Państwo widzicie, przytulenie jest bardzo ważne. Te wszystkie doświadczenia oparte o dotyk są bardzo ważne, bo tak jak powiedziałam wcześniej, łagodzą skutki stresu, uwalniają oksytocynę, ale także uwalniają dopaminę odpowiedzialną za poczucie szczęścia, dobry humor i motywację do działania. Uspokajają, pozwalają przetrwać trudne chwile, wyrażają uczucia, wzmacniają więź, ale także wzmacniają układ odpornościowy, uspokajają nasz układ i dają dowód miłości i zaufania. Myślę, że te wszystkie dowody są wystarczające do tego, żeby podsumować. Podsumowanie będzie streszczone w dwóch zdaniach. Po pierwsze, dla prawidłowego rozwoju mózgu dziecka istotne znaczenie mają bezpieczne, pozytywne relacje oparte na bezwarunkowej miłości, których doświadcza dziecko z opiekunem. I druga ważna kwestia, przytulając swoje dzieci, warto zawsze myśleć o tych wszystkich korzyściach, które płyną nie tylko z samego przytulenia, ale także z prawidłowego rozwoju mózgu. Na koniec chciałabym, dziękując Państwu, zachęcić do czytania tego, czego być może nie powiedziałam, bo wykład ma ograniczone możliwości czasowe, i zachęcić do poczytania książki, która dla mnie była też ciekawym odkryciem. Sue Gerhardt, już dzisiaj ją cytowałam, napisała książkę Znaczenie miłości, czyli jak uczucia wpływają na rozwój mózgu. Myślę, że będzie to dla Państwa ciekawe doświadczenie. Dziękuję w imieniu własnym i moich dzieci, które jak Państwo widzicie tutaj też się, to syn mnie akurat i córkę przytula, które to dzieci inspirowały mnie do tego, żeby ten wykład był ciekawy i mam nadzieję, że taki był. A jeśli nie spełniłam Państwa oczekiwań, to tylko moja, ja biorę za wszystko odpowiedzialną, to tylko moja wina. Dziękuję Państwu ślicznie.